Witam. No jest taka sytuacja. To jest IBM R50. W sieci można sobie poczytać, że siódmy kanał nim nie działa. Jak widać, ten filmik dokumentuje to, że działa. Ale wszystkie sterowniki są tutaj wzięte z Windowsa XP. Znaczy wszystkie. Od karty graficznej, dźwiękowej i Wi-Fi. Reszta to sobie system sam znalazł. Jak widzicie, jest też program antywirusowy. JTA Vira. Ktoś sobie może pomyśleć, że albo jestem szalony, albo wyznawcą tego programu. Ani jedno, ani drugie. Jeżeli ktoś chce program antywirusowy mieć na tym, żeby się godnie korzystało wtedy z komputera, to jest chyba jedyna alternatywa do tego wszystkiego. AVG mówi do tego stopnia, że był brak łączności z internetem. Po usunięciu go internet wrócił. Avast mówił. Było dobrze, ale no... Lepiej niż z AVG. Dało się przynajmniej coś robić. A Vira... To jest taki kompromis tego wszystkiego. Szał z prędkością nie ma. No ale... Da się spokojnie korzystać z tego wszystkiego. Najlepiej byłoby, gdyby nie byłoby wirusów i można byłoby korzystać spokojnie bez programu antywirusowego, bo wtedy to system śmiga. Tak jak widać, co już mogliście usłyszeć, jest dźwięk i Wi-Fi. Dwie chyba najważniejsze rzeczy w tym wszystkim. Gier nie sprawdzałem, czy działają. Osobiście nie jest mi to do szczęścia potrzebne, bo jedyne co robię, to przeglądam internet i oglądam filmy. No i jeszcze jakiś tam dokument skrobny. Nie będę ukrywał, że nadal się uruchamia. A to wszystko przez to, że jest program antywirusowy. A już blisko 4 minuty minęło. Chcę wam pokazać, że no, można korzystać tu na tym komputerze z siódemki. I pokazać wam to, że wszystkie sterowniki zainstalowałem. Poza dwoma mnie nawet też nieznanymi. Nie wiem, co on sobie tam znalazł, ale okej. Okay. Wiem na pewno, że jeden to jest od modemu. Ciekawe, kto jeszcze korzysta z modemu. Teraz zaraz pokażę. O, 512 mega ramu. Komputer działa. Z tego co pamiętam, zalecane to jest 1 giga. A co widzicie, po uruchomieniu, nawet przy procesorze Pentium M. Menadżer urządzeń. I zaraz zaczną się czary. Dla niektórych. Gdy ktoś pomyśli logicznie, to można to wszystkie urządzenia spokojnie zainstalować. To jest to właśnie to, o czym mówię. No jedno to jest właśnie modem. Nie jest mi do szczęścia potrzebny, tego nie jest. Drugie nie wiem. Jakbym chciał, to bym sobie driverem Maxem to sobie znalazł i doinstalował. Karta graficzna. Jest, jest. Cimcia. Jest, sam znalazł.
karty sieciowe. Internetu przewodowego sam znalazł, bezprzewodowy musiałem mu doinstalować. Dźwiękówkę musiałem mu doinstalować. Bez problemu. No, co trzeba było zrobić? Mieć po prostu sterowniki od XP i ręcznie mu do zainstalowania przez aktualizuj sterownik. Nic więcej. Co prawda nie mam oprogramowania wtedy, które rzadko kiedy już się wykorzystuje, ale chcę wam jeszcze coś innego pokazać, co jest moim zdaniem już chyba w sumie niezbędne. Pendrive. Ktoś się pewnie zastanawia teraz, nagrzyłem mi tutaj pendrive. Jest o tyle wygodny, że mamy coś takiego, co się zwie funkcja Boost Ready. Czy tam Ready Booster, czy jak to tam się cholera wie, nazywa. Widzicie, cały zapchany. A jest tutaj Ready Boost. On bardzo to daje bardzo fajną możliwość, bo przynajmniej jak chcemy pracować na Wordzie, czy jakoś godniej przeglądać internet. Powiedzmy sobie szczerze, niektóre strony są tak absurdalnie ciężkie, że w głowie mi się nie mieści, jak na przykład Onet, WP czy Interia. To jest moim zdaniem bez sensu, ale komuś się nie chciało zoptymalizować kodu. Prosty przykład, YouTube. Tutaj pokrótce pokażę po prostu, jak się uruchamia filmik i jak się po prostu coś tutaj ogląda. Czy strona się wczytuje, to tak idzie, bo idzie, ale szału nie ma. Wypadałoby coś puścić. No to nie wiem. Coś tam się ładnie, przyjemnie słucha. O, nie będzie czytania jeszcze z D. Tribute. Jak sobie włożymy tego pendrive'a, żeby mieć Red Boosta, to jest jeden problem. No, lubi się filmik zaciąć na początku. I się wczytuje. Jest ponad... Jak to się nazywa? Pierw słyszymy, a potem widzimy. Ładnie się na nim teraz pracuje. Miałem tutaj też Linuxy, ale do momentu, ale na mincie 9 się wszystko skończyło. Jak wszystko się fajnie na nim wtedy przeglądało, pracowało, tak potem poszło się wszystko dymać. Widzicie, wszystko się otwiera bez zacinania. No, chyba się zagalopowałem. Ale generalnie da się pracować. Nie, to nie ma sytuacji, że o rany, i czekamy 30 lat.
a mówiąc w skrócie, że idziemy po nastawiamy wodę na herbatę, wypijamy herbata, a tu jeszcze się nic nie dzieje. No, jak wyłączamy program, to widać. Pierwsze mamy widżety, potem pulpit. Jak mówię, demon prędkości to nie jest, ale pozwala na o wiele wygodniejszą pracę niż Windows XP, który tak naprawdę co chwila się zacina. Tu już nie mamy żółwia, tylko ślimaka. Chociaż nie wiem, co gorsze, żółw czy ślimak. Tak czy inaczej, tu się pracuje, a nie czeka się na zbawienie. Otwiera się pan spokojnie, nie ma ciśnienia. Tak, procesor 1.5 robi swoje. I można go zamknąć. Jak widzicie. Podejrzewam, że się w 15 minutach zamkniemy. Oczekiwanie. Super. Tak jak mówię, to jest IBM R50. 1.5 procesor 1.5 GHz, 512 RAM. I jak ktoś chce, to niech sobie instaluje, ale startera. Bo miałem tutaj Home Basica, to się na każdym kroku zaczął cielić, mulić i wieszać. Mam nadzieję, że trochę rozwiałem mitów, które krążą w sieci na temat tego, że siódemka na R50 jest niemożliwa i bez sensu. Dziękuję za uwagę i życzę wysokich transferów.